Cześć, nazywam się Kamila Grotowska, a to jest podcast Akademii Allegro, w którym rozmawiamy o sprzedaży i zakupach w internecie. Posłuchaj naszych ekspertów, poznaj trendy z branży e-commerce i wykorzystaj praktyczne wskazówki w swoim biznesie. Jestem wystarczająco zaawansowana wiekowo, aby pamiętać sprzedaż internetową sprzed ery mediów społecznościowych. Komunikacja z klientem wówczas ograniczała się najczęściej do posiadania infolinii, korespondencji mailowej, odpowiadania na komentarze na Allegro. Ba, przyznam się wam, że w pierwszej firmie, w której pracowałam, wysyłam do klientów oferty handlowe faksem. Były to czasy pod wieloma względami prostsze, ale nie da się ukryć, że nie dawały tak dużych możliwości, jakie mamy do dyspozycji obecnie. Czy przyznajemy się do tego, że lubimy media społecznościowe, czy też nie? Jest to potężne narzędzie marketingowe dla firm. O tym, jak je wykorzystać w strategii komunikacji i jak zbudować zaangażowaną społeczność, porozmawiam dzisiaj z Dagmarą Pakulską. Cześć Dagmara. Cześć, bardzo mi miło. Dagmara, ja tutaj wyczytałam na twojej stronie internetowej, ale też takie plotki chodzą po sieci, że jesteś nazywana królową polskiego Twittera i carycą LinkedIna. Podobno tak, ale bardzo lubię te tytuły, więc przyznaję się. Dobrze, a słuchaj, tak doprecyzowując, opowiedz proszę, czym się zajmujesz? No to trzeba streścić pewnie w krótkich żołnierskich słowach. W dużym skrócie zajmuję się social mediami. Moim fokusem i takim konikiem są social media organicznie, czyli co zrobić, żeby nie wydawać pieniędzy na reklamy płatne, a mimo wszystko osiągać satysfakcjonujące efekty. I tak naprawdę nie ograniczam się do marketingu B2B czy B2C, czyli zarówno ten biznes to biznes, jak i biznes do klienta indywidualnego to są takie obszary, które mnie interesują. Chociaż ostatnio pałam takimi największymi miłościami do dwóch mediów społecznościowych, to jest LinkedIn, nie bez powodu ta caryca, i TikTok. Przyznam się szczerze, że zakochałam się i przepadłam totalnie. No ja niestety też lubię TikToka, jest to straszny pożeracz czasu. Tak. Można przepaść, jak się ma taki słabszy dzień, kiedy nie mam siły na takie bardziej inspirujące rzeczy, no to TikTok jako takie proste medium jest naprawdę bardzo fajny. Słuchaj, na początek, zanim jeszcze przejdziemy do tej głównej rozmowy, mam takie pytanie, które jest charakterystyczne dla naszego podcastu. Proszę, pochwal się, co ostatnio kupiłaś na Allegro? Słuchajcie, no kupuję książki, namiętnie kupuję książki, ale wyjdę trochę z tej, poza mojej bańki takiej marketingowej, bo zazwyczaj marketerzy mówią, że kupują książki branżowe. Ja absolutnie nie kupuję książek branżowych, kupuję romanse, więc namiętnie na Allegro w moim koszyku właśnie takowe się znajdują i stroje na Halloween ostatnio również, więc przyznaję się bez bicia, strój diabełka trafił również do mnie do domu. Ale to ty byłaś w tym stroju przebrana, czy? Nie, mój 5-latek, aczkolwiek kusiło, nie było tych wersji dla dorosłych w odpowiednim rozmiarze. Chociaż same rogi mogłaś sobie kupić. Tak, to mam i widły też, więc gdy nadejdzie okazja, gdy będę miała jakiegoś niesfornego klienta, to będę używać. Okej, no to przejdźmy już do właściwego tematu dzisiejszej naszej rozmowy, jakim jest strategia komunikacji. Ja jestem fanką planowania, więc też od tego planowania wyjdziemy. Czy mogłabyś podpowiedzieć na przykład takiemu początkującemu sprzedawcy Allegro, jak ma ułożyć sobie strategię komunikacji, tak w etapach właśnie tego planu? Generalnie to też trzeba rozgraniczyć, bo często się myli pojęcia strategia marketingowa, strategia komunikacji i ludzie używają tych słów zamiennie, a to nie do końca jest tożsame. Strategia marketingowa to jest coś, co powinien posiadać każdy biznes i to jest taki duży kombajn, na którym siedzimy zazwyczaj kilka tygodni albo kilka miesięcy i to się składa z kilku etapów. Pierwszy etap to jest taki etap analityczny, czyli przyglądamy się temu z jednej strony, co my do tej pory robiliśmy, jak to robiliśmy, gdzie i jakie to miało efekty, ale z drugiej strony przyglądamy się też temu, co robi konkurencja. No i też przeglądamy te miejsca na przykład w sieci, skoro jesteśmy w tym obszarze, w których ona się komunikuje, w jaki sposób to robi, jak odpowiada na komentarze, jak wygląda jej marketing, jak wygląda jej promocja. Czyli to jest ten etap numer 1, analiza sytuacji wyjściowej naszej i konkurencji. Natomiast drugim etapem, takim etapem już bardziej strategicznym jest zastanowienie się, dlaczego robimy to, co robimy, do kogo to robimy, czyli kto jest naszą grupą docelową. Od razu spoiler alert, nie wszyscy. Wszyscy nie są naszą grupą docelową nigdy. No i zastanawiamy się też, co jest taką naszą unikalną wartością na rynku, czyli czym my się chcemy wyróżniać na tle tych konkurentów, którzy z nami o tego klienta walczą. I dopiero trzeci etap tej strategii marketingowej to jest ten obszar komunikacyjny. Czyli jeżeli już wiemy, jak wyglądało to do tej pory, do kogo chcemy kierować naszą komunikację, czyli kto jest tą naszą grupą docelową, no to możemy planować te miejsca w sieci, gdzie do niej chcemy trafić. No i oczywiście częściowo tymi miejscami będzie Allegro, wiadomo, no bo tam prowadzimy tą sprzedaż, ale też do tego Allegro trzeba tych naszych klientów przyciągnąć. Oni muszą wiedzieć, że tam jesteśmy. No i w tym celu mogą nam się bardzo mocno przydać przeróżne media społecznościowe, no i to, w jaki sposób będziemy tam prowadzić swoją narrację. Ja znam trochę naszego sprzedawcę, często mam okazję z nimi rozmawiać i wiem, że oni mają często takie skromne podejście do tej sprzedaży na początku. Nie mają takiej dużej wiary w siebie i kiedy słyszą słowo strategia, to ich po prostu onieśmiela, uważając, że o, jaki tam ze mnie strateg, strategia to jest dla dużych firm, ja mam jednoosobową działalność gospodarczą, więc gdzie mi tam do strategii? I oni często mają taką metodę działania, że po prostu testują sobie jakieś rozwiązania. Coś sobie tam wprowadzają, sprawdzają, czy działa, jeżeli działa, to kontynuują, jeżeli nie działa, no to myślą dlaczego, albo po prostu przestają to robić i nie mają takich planów długofalowych, nie mają właśnie tej strategii ułożonej. Czy uważasz, że to jest również rozwiązanie fajne dla takich mniejszych działalności? Nie. Już tłumaczę dlaczego. Ja też jestem mniejszą działalnością, czyli ja reprezentuję ten sektor jednoosobowych działalności, freelancerów, jak zwał, tak zwał. I tak naprawdę każdy biznes, nieważne czy on jest dużym biznesem, czy małym biznesem, bez strategii jest trochę jak taki okręt bez kierownicy, bez tak? Mapy. Bez mapy. Więc jeżeli my tak naprawdę gdzieś tam sobie płyniemy, ale do końca nie wiemy, gdzie chcemy dopłynąć i w jaki sposób chcemy to osiągnąć i co nas będzie satysfakcjonowało, to trochę jesteśmy jak dziecko we mgle, czyli niby coś się dzieje, niby komunikacyjnie coś robimy, ale no nie widzimy jakichś pożądanych efektów, więc wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy jestem jednoosobową działalnością, czy średnią firmą, czy dużym biznesem, to ta strategia się przydaje, tylko nie każdy musi ją robić tak od A do Z. To nie musi być kombajn, który kosztuje kilkaset tysięcy złotych albo nawet kilkadziesiąt. Możemy to zrobić jakby we własnym zakresie, no bo umówmy się, ten pierwszy etap analityczny możemy to zrobić sami, tak? Wystarczy podejrzeć do swoich statystyk, zobaczyć jak się komunikowaliśmy, jakie to miało efekty. Możemy pochodzić sobie organicznie po profilach naszych konkurentów w social mediach i też po prostu poprzeglądać, jak to wygląda, co się u nich sprawdza, co się u nich nie sprawdza. Więc to nie jest coś, co musimy zlecać na zewnątrz. Możemy to zrobić sami i nie wydawać na to pieniędzy. Tą jedyną walutą jest czas. Drugi ten etap, już bardziej strategiczny, zastanowienie się dlaczego, no to od tego w ogóle powinniśmy zacząć budowanie każdego biznesu. Dlaczego ja chcę to robić i co w wyniku tego biznesu chcę osiągać, więc też tego miejsca nie ominiemy. A jeżeli też byśmy pominęli etap zastanowienia się, kto jest moją grupą docelową, no to jak mamy sprzedawać, jeżeli nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie i kto finalnie ma kliknąć, to dodaj do koszyka. No i później ten etap komunikacyjny. Często widzę, jak to się dzieje właśnie w przypadku małych firm. My działamy tak bardzo ad hocowo, czyli nam się przypomni, to coś wrzucimy na Facebooka, LinkedIna, Twittera, Instagrama, gdziekolwiek tam w tej sieci jesteśmy, ale to też nie jest dobre rozwiązanie, bo wtedy nie budujemy regularności tej komunikacji, nie wiemy, co tak naprawdę podoba się naszym odbiorcom, nie sprawdzamy statystyk, więc cały czas błądzimy, więc niezależnie, ja teraz jeszcze podkreślę, od wielkości biznesu, ta strategia, chociaż taka uproszczona, ona powinna być zbudowana. Fajnie, że wspomniałaś o tej takiej wyrywkowym traktowaniu mediów społecznościowych, bo często też komunikacja w tymi kanałami idzie w dwie strony, że klienci tam zostawiają komentarze, zostawiają pytania. Jeżeli następni klienci nie widzą naszych reakcji na to, no to trudno tutaj o zbudowanie jakiejś społeczności, prawda? Bo to tak raczej jest taki wtedy komunikat, że tylko ten sprzedawca nadaje, ale w ogóle nie odpowiada, nie reaguje na to, co się na tym kanale dzieje. Tak, i to jest pierwsza pułapka. Drugą pułapką jest to, że często jak działamy tak ad hocowo, to bardzo mocno skupiamy się na sprzedaży i nasz content tylko i wyłącznie wokół tego krąży. Czyli każdy post i jego brzmienie to jest kup teraz, wejdź, kup teraz, mamy promocję, a tak w ogóle to kup teraz. I to niestety nie przyciąga klientów, bo oni przychodzą do social mediów albo po jakąś inspirację, albo po jakąś wiedzę, albo po rozrywkę. Oni kupią od nas, ale najpierw jak tą wartość im damy. Jeżeli tej wartości nie będzie, no to niestety oni bardzo szybko się tym contentem znudzą. Też jest to udowodnione naukowo, że chętniej kupujemy od takich firm czy osób, które lubimy. Więc właśnie co zrobić, żeby zbudować taką zaangażowaną społeczność, żeby ludzie lubili nas, żeby się utożsamiali w jakiś sposób z naszą marką? No, to jest temat rzeka generalnie. Wychodzimy znów od tego, co było w strategii, czyli musimy znać tych ludzi, musimy wiedzieć, kto jest naszą grupą docelową, no bo wtedy dopasujemy komunikat do jej preferencji i do jej potrzeb. No i tak naprawdę powinniśmy skupić się w tych social mediach na takich trzech obszarach tematycznych. Pierwszy obszar tematyczny jest związany z jakąś wartością dla odbiorcy, czyli właśnie, czy to będzie inspiracja, czy to będzie rozrywka, czy to będzie dzielenie się wiedzą, powinniśmy się na takim kontencie fokusować i jego ma być najwięcej. Czyli tak 70% naszej komunikacji to powinno być to dawanie wartości naszemu potencjalnemu klientowi. Drugi taki wątek tematyczny, czyli druga grupa tematów, to są tematy związane z firmą, czyli to, co my robimy w tej firmie, to, co sprzedajemy, jak jakieś promocje, ale też takie niestandardowe akcje, które podejmujemy jako ludzie. Czyli jeżeli na przykład się angażujemy gdzieś prospołecznie, no to powiedzmy o tym na gruncie naszych social mediów. Jeżeli mamy jakieś rocznice, świętujemy, że nasza firma ma teraz na przykład drugie, trzecie, czwarte, piąte urodziny, no to powiedzmy o tym. Przyszedł do nas nowy pracownik, pochwalmy się tym. Jakiś z naszych pracowników ma urodziny, dlaczego by o tym nie napisać? Więc ten wątek firmowy, on oczywiście zahacza o to, co robimy i jak robimy, ale też powinien ten czynnik ludzki być tutaj bardzo mocno pokazany. I trzeci aspekt to są właśnie ludzie, czyli powinniśmy czasami zahaczać o nasze życie. Jeżeli mamy coś w życiu, takie sytuacje, które mogą nas inspirować i prowokować do tego, żeby opowiedzieć jakąś historię i tą historię też trochę powiązać z naszym biznesem, to czemu nie? Właśnie ta autentyczność, to pokazywanie siebie sprzedaje paradoksalnie najlepiej. Ja też zajmuję się audytami komunikacji bardzo często i zauważyłam, że te rodzaje postów, które działają najlepiej, mówiąc kolokwialnie, żrą w tych social mediach, to są zawsze posty, które zawierają takie mini galerie zdjęć, a na nich są ludzie. Okej, właśnie. Te twarze jednak przyciągają bardziej wzrok niż produkty, prawda? Zawsze. Tak sobie myślę o takich przyziemnych produktach, bo takich pewnie na Allegro najwięcej kupujemy, na przykład, nie wiem, powiedzmy chemia gospodarcza. Nie? Tak jest. I sprzedaję taki produkt i teraz co zrobić, żeby ludzie mnie w social mediach polubili? Z tego, co mówisz, wnioskuję, że fajnie może dodać jakieś takie porady, nie wiem, jak sprzątać, jak wywabiać plamy, że to może przyciągnąć uwagę bardziej niż na przykład posty, choć dzisiaj 2 proszki w cenie 1, zapraszamy kup. Tak. Tutaj też nie możemy polecieć za daleko, bo będziemy jak pewna influencerka, która czytała swoim płynom do płukania i to już było trochę tak tłumaczy w promocji tego typu produktów, ale wyobrażam sobie, że moglibyśmy wejść w jakąś kolaborację z ludźmi, którzy mają firmy sprzątające, nawet jednoosobowe działalności i oni by się z nami dzielili jakimiś tipami właśnie, co zrobić, żeby wywabić jakąś plamę, albo co zrobić, żeby to nasze pranie nie wyszło w jednym kolorze, chociaż docelowo miało być inaczej. Więc szukajmy takich rozwiązań, które ułatwiają życie naszym docelowym klientom. Zastanawiajmy się, o co oni w ogóle pytają najczęściej w kontekście naszego produktu, w kontekście naszej usługi. W ogóle uważam, że na etapie projektowania takich treści do social mediów powinniśmy gadać z ludźmi, którzy są na pierwszej linii frontu kontaktu z naszym klientem. Czyli oni widzą te wiadomości, które klient wysyła i te pytania, które ten klient zadaje, bo odpowiedzi na te najczęściej zadawane pytania to jest totalnie najlepszy content w social mediach. Tutaj nasuwa mi się takie pytanie, czy warto być obecnym na wszystkich platformach takich społecznościowych? Czy może skupić się na 1, 2? Jaka jest tutaj twoja porada? Ulubiona marketingowa, to zależy. I już podpowiem, od czego to zależy. Zawsze, gdy zastanawiam się z też moimi klientami, gdzie oni chcą być w tych social mediach, no to oni mówią, no wszędzie tam, gdzie jest nasza grupa docelowa. Ale to nie do końca jest odpowiedź, bo de facto naszą grupę docelową możemy złapać chociażby na YouTubie. Ale jeżeli my nie mamy szans na to, żeby regularnie publikować wysokiej jakości wideo, tak, które jest zmontowane poprawnie, które dobrze się ogląda, no to nie jest kanał komunikacji dla nas, bo posiadanie YouTube'a, żeby wrzucić tam film raz na bardzo, bardzo długi czas, no trochę mija się z celem. Więc pierwsza podstawowa sprawa, zastanawiamy się, w których kanałach społecznościowych jest nasza grupa docelowa i w ten sposób odsiewamy, ale drugim etapem jest zastanowienie się, czy to medium oferuje takie narzędzia kontentowe, czyli formaty treści po prostu, z których my możemy korzystać w sposób systematyczny i regularny. No i na tej podstawie czasami nam ten YouTube z tej mapy mediów społecznościowych odpadnie. Potem takim trzecim punktem na checkliście, który bym sobie odhaczyła, to jest zastanowienie się, czy my mamy tak naprawdę czas na to, żeby w sposób systematyczny w tym kanale komunikacji być. No bo nie sztuką jest założyć profile w 5-6 mediach społecznościowych, tylko sztuka jest prowadzić je w sposób regularny, no bo inaczej, jeżeli tego nie robimy, to tak naprawdę nie osiągamy żadnych efektów. Tu gdzieś coś rzucimy, tam gdzieś coś rzucimy. Żaden z tych kanałów społecznościowych dla nas po prostu nie działa. No i czwarty punkt na checkliście, nie uzależniamy się od jednego ekosystemu. Pewnie niektórzy wiedzą, albo może już większość wie, że Instagram, Facebook, WhatsApp to jest jedna rodzina. Więc jeżeli tam coś się nie uda, czyli na przykład jedno z tych mediów społecznościowych się popsuje, to zazwyczaj pozostałe również. Mieliśmy taki przykład dosyć dawno temu, bo to był 4 października chyba 2021, ale właśnie cały ekosystem Facebooka padł na 6 godzin. No jeżeli my tam mamy tylko i wyłącznie naszą komunikację, no to my też giniemy na 6 godzin. Więc wybierajmy takie media, które są z różnych ekosystemów, jest tam grupa docelowa, my mamy czas i przestrzeń, żeby tam się komunikować w sposób regularny. Czyli może niekoniecznie jedno medium społecznościowe, ale takie 2-3 dobrze by było mieć. Tutaj od razu nasuwa mi się takie pytanie właśnie a propos Facebooka i Instagrama, bo teraz wchodzą zmiany, będzie możliwość korzystania z tych mediów po prostu odpłatnie z pominięciem reklam. Czy to coś zmieni dla osób, które wykorzystują media społecznościowe właśnie do komunikacji z klientami, ściśle komercyjnie? Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś taka duża zmiana. To jest po prostu naturalny krok mediów społecznościowych do tego, żeby się monetyzować. No one muszą na czymś zarabiać i już czasami nie wystarczy, żeby zarabiały na firmach. Mhm. Do tej pory firmy miały zawsze, tak mówiąc kolokwialnie, przerąbane. Na Facebooku czy na Instagramie musiały płacić spore pieniądze czasami za sponsorowane treści, żeby w ogóle komukolwiek się wyświetlać. Natomiast teraz media społecznościowe po prostu czują, że może być źródełko jeszcze z tej innej strony, od użytkowników indywidualnych i to im zaproponowano teraz, że mogą konsumować te media bez reklam, za konkretną odpłatą, ale nie podejrzewam, żeby jakoś bardzo dużo osób się na to zdecydowało. Kogoś musiałoby te reklamy jakoś wybitnie irytować, żeby taki krok podjąć. To ma większe znaczenie w takich platformach jak YouTube czy Spotify, gdzie ta reklama ona przerywa nam konsumpcję jakiegoś konkretnego filmu czy jakiejś konkretnej muzyki i tam ludzie faktycznie są w stanie za to zapłacić. Czy to masowo pójdzie w tę stronę na Instagramie, na Facebooku? Nie jestem przekonana, ale to jest dopiero początek, więc czas pokaże, poczekajmy, aż się pochwalą pierwszymi danymi, statystykami, kto w to poszedł, a kto nie. Ja sama nawet kusi mnie, żeby skorzystać z takiej płatnej formy, bo ja najczęściej na Facebooku czy na Instagramie polubiam zarówno marki, jak i powiedzmy jakichś influencerów, jakieś osoby, które właśnie treści ich są dla mnie osobiście interesujące. Natomiast później jak przeglądam czy to Facebooka, czy Instagram, to najczęściej nie wyświetlają mi się one regularnie, nie? Te zasięgi są bardzo ograniczone i jestem ciekawa, czy to, że zapłaciłabym, spowodowałoby powrót do takiego Facebooka, którego tam pamiętam sprzed x lat, kiedy faktycznie jeżeli danego blogera obserwowałam, chciałam dostawać regularnie jego treści, to one były mi na Facebooku podawane. Teraz to jest ograniczone. Ja czasem myślę, że na przykład jakiś blog, chociażby, nie wiem, kulinarny, zamknął się, bo nie widziałam już od roku żadnego posta. Wchodzę na ich profil, okazuje się, że nie. Co tydzień co najmniej jest jakiś nowy post, tylko ja ich po prostu nie widzę, nie? Więc jestem ciekawa, czy z perspektywy konsumenta to będzie na tyle atrakcyjne, że będą ludzie chcieli za to płacić. Ja jestem sceptycznie nastawiona do tego, czy tak faktycznie będzie, bo wydaje mi się, że jakby media społecznościowe i te algorytmy, one wynikają z tego, że tych treści jest dużo, a jest coraz więcej i będzie coraz więcej. Więc trudno nam będzie nadążyć za tym kontentem, który chcemy i tak bardzo mocno spersonalizować swoje doświadczenie według naszych preferencji. Ale mamy też takie narzędzia, które poza tymi płatnościami pozwalają nam to robić, bo przecież mamy te ikonki dzwoneczka, chociażby na Instagramie. Tam możemy zaznaczyć, że chcemy dostawać powiadomienia o każdej formie kontentowej, która od tego twórcy czy od tej marki wypływa, więc jesteśmy w stanie w ten sposób trochę bardziej przyzwyczaić ten algorytm do tego, co my lubimy, ale nadal w dosyć ograniczonym stopniu. Zanim Cię zapytam o takie szczegóły czy podpowiedzi, jak działają algorytmy dla naszych sprzedawców, to nasuwa mi się jeszcze takie pytanie. Jeżeli działa się na kilku platformach, to czy można te treści powielać, czy raczej różnicować? To, że na przykład inne zupełnie posty puszczam na Instagram, inne na Facebooka. Pytasz o szczerą odpowiedź czy życiową? A to nie to samo? Nie zawsze. Słuchajcie, generalnie powinnam powiedzieć, że powinno się różnicować, tak? Bo jeżeli ktoś nas obserwuje, dajmy na to na Facebooku, to nie chce 1 do 1 dostawać tego samego na Instagramie. Natomiast czasami życie i nasze ograniczone moce przerobowe nie pozwalają nam na to, żeby totalnie personalizować treść pod daną platformę. Więc wydaje mi się, że część komunikacji może się powielać. Ona może być taka sama albo może być podobna, ale starajmy się też ją uzupełniać takimi treściami charakterystycznymi tylko dla tego konkretnego medium. Bo tam są jednak nieco inni odbiorcy, mają inne preferencje, lubią konsumować inne formaty, więc to powinno być w jakiś sposób różne. Ale ostatnio przetestowałam fajne rozwiązanie właśnie z taką firmą, która ma ograniczone moce przerobowe. Są w stanie bardzo regularnie publikować na LinkedInie, na Facebooku już nie mają na to przestrzeni, nie mają od tego po prostu ludzi, ale zaprzysięgliśmy do pracy Chat GPT i okazało się, że da się jakby content z LinkedIna przerobić za pomocą Chatu GPT na content trochę bardziej luźny, mniej formalny właśnie na Facebooka, bardzo takimi prostymi zasobami, więc to nie wymaga zbyt dużo czasu, to jest kilkanaście sekund pracy, a na efekt jest naprawdę bardzo dobry. Fajnie. Dobrze, to słuchaj, to powiedzmy właśnie, co można zrobić tak organicznie, żeby sobie te zasięgi troszeczkę zwiększyć. One pewnie będą i tak ograniczone w pewien sposób, ale jakie posty, jakiego rodzaju publikacje są preferowane przez algorytmy, jeżeli tak można powiedzieć? To znów jest temat rzeka, ale przede wszystkim promowana jest regularność. Jeżeli my publikujemy systematycznie, czyli dajmy na to kilka razy w tygodniu, to nie musi być kilka razy dziennie, też nie przesadzajmy, to wtedy algorytm się uczy tego, że my coś tu zostawimy i on ma dla nas przestrzeń na tej tablicy. Natomiast jeżeli my będziemy tak publikować raz od wielkiego dzwonu, to on zdąży o nas zapomnieć i wychodzimy, wracamy i tej przestrzeni dla nas nie ma, bo te zasięgi są takie naprawdę bardzo, bardzo mizerne. Więc regularność, systematyczność to jest jakby podstawa podstaw. Druga bardzo istotna rzecz, tworzymy treści, które są ciekawe z perspektywy odbiorcy. No bo jeżeli one będą nudne, to ci ludzie nie będą do nas wracać, więc znów jakby te algorytmy pomyślą, no niby coś tam publikują, ale ludziom się to zazwyczaj nie podoba, nie ma sensu tego wyświetlać. No i trzecia sprawa, analityka, czyli patrzenie do statystyk, co się naszym odbiorcom podoba. W social mediach my mamy przeróżne formaty, bo mamy i wideo, i zdjęcia, i galerie zdjęć, i karuzele, i storiesy, i reelsy, tak? Jest jakby ogrom jest narzędzi, z których możemy korzystać. Trzeba popatrzeć, co naszym odbiorcom podoba się najbardziej, z jakim typem treści oni spędzają czas najchętniej. I tutaj też taka mała przystroga, nie zawsze to, co mówią marketerzy, jest jedyną prawdą objawioną, bo od jakiegoś czasu mieliśmy rok wideo. 5 lat mniej więcej ten rok wideo trwał i wszyscy mówili, robimy wideo, wideo jest najlepsze w social mediach. No i okej, ja się z tym zgadzam, że były takie momenty, kiedy media społecznościowe promowały te materiały wideo, ale nie każda grupa odbiorców ma czas i przestrzeń, żeby je konsumować. I na przykład jeden z moich klientów bardzo duże pieniądze władował w to, żeby stworzyć jakościowy materiał wideo, a nie popatrzył do statystyk, czy ktokolwiek to oglądał. No, tak. No i okazało się, że prawdopodobnie tylko oni jak wrzucali i sprawdzali, czy działa. I mieli radość z tego. Mieli z tego ogromną radość, a według statystyk najlepiej działały właśnie posty z takimi mini galeriami zdjęć. Mhm. Więc tutaj trzeba popatrzeć, testować różne formaty, bo nigdy nie wiadomo i potem wracać też do tych testów, bo ta grupa odbiorców będzie się zmieniała, ona będzie prawdopodobnie rosła, ale jednak zaglądać w te bebechy mediów społecznościowych, by mieć pewność, że to, co robimy ma sens, a nie cały czas powielać te same błędy. To super, że o tym mówisz, bo kiedyś słyszałam właśnie taką poradę od właścicielki sklepu internetowego, że jeżeli chce się być widocznym na Instagramie, no to tak minimum 3 rolki, czyli takie właśnie takie powiedzmy odpowiedniki shortsów, czy tam takich TikToków, trzeba po prostu na Instagrama dziennie wrzucać, co mnie bardzo zaskoczyło. Wyobrażam sobie, że to jest ogrom pracy, takie 3 filmiki zrobić, nawet kilkunastosekundowe. Czasem zrobienie zdjęcia to jest wyspanie, pół godziny, tak. Godzina, żeby tutaj to wszystko przygotować i tak dalej, a co dopiero filmik, nie? Więc rozumiem, że nie zawsze to jest tak, że tylko te filmiki będą działały. Zdecydowanie nie. To też zależy od oczywiście naszego produktu, rodzaju naszych odbiorców i od kanału komunikacji, no bo na TikToku mamy w zasadzie tylko filmiki, więc jakby innym formatem treści tutaj grać nie będziemy, ale też nie przesadzajmy z tą częstotliwością, bo możemy się bardzo szybko wypstrykać z pomysłów i z mocy przerobowych, a trochę za mało czasu będzie na tą analizę i takie spojrzenie, okej, ale czy to w ogóle działa, co my robimy? Słuchaj, to jest pytanie, które nienawidzą go goście mojego podcastu, ale ja wiem, że po prostu sprzedawcy nasi Allegrowi nam je zadają. Powiedz mi, z jakimi kosztami trzeba się liczyć, żeby prowadzić skuteczne media społecznościowe? Mam tu na myśli takie działania płatne, nie? Bo jeżeli chodzi o organik, no to wiadomo, że to są zasoby głównie czasowe, też być tak może jest. Trzeba tam kogoś zatrudnić, to też kosztuje pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś kampanie, które powiedzmy tą popularność nam podbiją na mediach społecznościowych, no to w zależności od celu, jaki ma się do osiągnięcia, jaki rząd wielkości trzeba założyć, jeżeli chodzi o takie wydatki. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, chociaż faktycznie marketerzy tego nie lubią, bo zawsze odpowiedź brzmi, to zależy. Tak. Ja też specjalizuję się w organiku i staram się faktycznie tak dążyć do tego, żeby nie wydawać w ogóle pieniędzy. Dla przykładu moja firma ma już ponad 5 lat i ani razu jeszcze się nie musiałam promować sama dla siebie. Ten organik u mnie działa bardzo, bardzo dobrze. Natomiast jeżeli rozważamy kampanie płatne, to niezależnie od tego, czy to jest Facebook, LinkedIn, reklama w Google, czy gdziekolwiek indziej, to zazwyczaj mamy 2 drogi. Albo robimy to sami, albo zlecamy to komuś na zewnątrz, freelancerowi albo agencji. Jeżeli robimy to sami, to pierwszym naszym kosztem jest inwestycja w szkolenie. Jakby bez tego się nie obędzie, musimy uczyć się od mądrzejszych od siebie, którzy przerobili już x kampanii, wiedzą co ustawić i jak nie przepalać budżetów, więc pierwszy koszt to jest koszt szkolenia, to pewnie będzie taki 1000 złotych z hakiem, bo to też zależy oczywiście od trenera. Natomiast te koszty takie już konkretnych kampanii, one są różne. Na przykład za takie 1000 wyświetleń na Facebooku czasami możemy zapłacić nawet 5 złotych. To nie jest jakiś taki ogromny koszt. Za polubienie naszego profilu możemy zapłacić nawet kilkadziesiąt groszy, ale to zależy bardzo mocno od tego, jaką jesteśmy marką i co sprzedajemy i taką inwestycję w reklamy płatne trzeba bardzo mocno filtrować przez to, czy nam się to finalnie opłaci. No bo jeżeli na przykład mamy bardzo tani produkt, dajmy na to, to jest długopis i on kosztuje 2 zł, a mamy zapłacić 3 zł za kliknięcie w reklamę, no to nam się to nie opłaca. Ale jeżeli mamy na przykład produkt, który jest produktem droższym, czyli dajmy na to, sprzedajemy jakiś taki zegarek za kilka stówek, to jeżeli za kliknięcie w reklamę mamy 7, 8, 10 zł, ale ponad 300 zł zarobimy na sprzedaży tego produktu, no to nam się to opłaca. I to jest ta pierwsza droga, kiedy robimy to sami. kosztami. Czyli musimy się najpierw wyedukować, a tutaj już ten rząd kosztów jest mniej więcej znany. Natomiast druga droga jest taka, kiedy zlecamy to na zewnątrz i tutaj musimy się liczyć z tym, że oprócz tej ceny reklamy, którą musimy zapłacić, no to płacimy też osobie, która to obsługuje, albo agencji, która to obsługuje i to też będzie rząd przynajmniej 1000 złotych miesięcznie i to jest taki koszt już stały. Czyli to nie jest tak, że jak jednorazowo się wyszkolimy, to już ten koszt dalej nie jest ponoszony. W przypadku zlecenia tego na zewnątrz, no to jednak te koszty są ponoszone co miesiąc, ale z drugiej strony mamy święty spokój. No tak. Czyli to ktoś inny to monitoruje, przegląda, poprawia, czuwa nad tym, a to bardzo mocno zaoszczędza nasze moce przerobowe i możemy się skupić na tym, co robimy najlepiej. To już jest taki temat często podnoszony w różnych odcinkach naszego podcastu, żeby pewne prace zlecać osobom, które się na tym znają, żeby nie wyważać już otwartych drzwi, bo jednak nasz czas też kosztuje, prawda? Można też to przeliczyć dosłownie na pieniądze, więc czemuż by nie zlecić tego jakiejś zewnętrznej agencji. Plus stres, tak? To też jest taki czynnik, o którym warto pamiętać. Ja akurat w swojej firmie w zasadzie prawie wszystko robię sama, poza księgowością. Nawet nie dlatego, że się na tym nie znam, bo paradoksalnie studiowałam zarządzanie, tam tych przedmiotów księgowych miałam bardzo dużo. Pewnie umiałabym to zrobić, ale ten spokój, gdy zlecam to na zewnątrz i nie muszę się tym martwić, nie muszę tego podliczać i bać się, że popełnię błąd, no jest złotem, tak? Jest wart każdych pieniędzy. Tutaj podałaś już jeden przykład zastosowania sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o komunikację poprzez media społecznościowe, a bez tego tematu żaden szanujący się podcast związany z internetem nie może się obyć, więc czy mogłabyś podpowiedzieć jeszcze, w jaki sposób wykorzystać te narzędzia, które mamy do dyspozycji? Tak jest, teraz AI jest w modzie, kiedyś to byli amerykańscy naukowcy, trzeba było ich odhaczyć w szkoleniach, w webinarach, teraz już to jest AI. Jasne, mamy takich kilka pomysłów, jak można wykorzystać. Pierwszy już faktycznie znacie, czyli przerabiamy już istniejący content pod inne platformy społecznościowe. Tutaj dodam też taką ciekawostkę, jak jesteście takimi bardzo zaawansowanymi osobami w marketingu i wasza marka ma archetypy, czyli ma jakąś taką swoją tożsamość, to można na przykład w czacie GPT powiedzieć wprost, przepisz mi ten post w stylu archetypu na przykład czarodzieja, tak, albo kochanka, bo te różne archetypy są i ta sztuczna inteligencja bardzo fajnie kuma ten styl komunikacji, ten tone of voice tych konkretnych archetypów i ładnie te posty przerabia. To, do czego ja często wykorzystuję właśnie sztuczną inteligencję, no to są grafiki. Wiadomo, czasami są prostsze one do zrobienia niż gdybyśmy musieli ustawiać to wszystko sami, czy tworzyć jakąś dedykowaną scenografię, czyli fotografie produktowe złoto. Tutaj mogę się posłużyć nawet konkretnym przykładem, bo często pewnie sprzedawcy na Allegro sprzedają produkty, które są albo sezonowe, albo wielosezonowe. No i dajmy na to, że sprzedajemy buty. No to możemy te buty za pomocą sztucznej inteligencji osadzić w klimacie zimowym, jesiennym, letnim. Nie trzeba robić dedykowanych sesji zdjęciowych. Wystarczy jedna sesja produktowa, a potem ten produkt dopasowujemy właśnie za pomocą sztucznej inteligencji. Inny pomysł na wykorzystanie to jest generowanie pomysłów. Czyli raczej starajmy się nie korzystać ze sztucznej inteligencji do tworzenia gotowców, czyli nie mówmy napisz mi post na i tutaj wybrana platforma na temat takiej śmaki, tylko bardziej powiedzmy daj mi kilka propozycji takich tipów, o czym mogę napisać, jeżeli jestem sprzedawcą, który sprzedaje te konkretne produkty dla tej konkretnej grupy docelowej. I tutaj mogą być naprawdę fantastyczne pomysły, nie na wszystkie wy wpadniecie, więc ja się polecam tym posługiwać. Na przykład niedawno współpracowałam z branżą agro, a ja od branży agro jestem bardzo daleko i tam miałam takie wyzwanie, żeby wymyślić content pod sprzedaż ciągników rolnych. No i to było dla mnie takie dosyć duże wyzwanie, bo ta branża jest mi prawie że obca. No i zapytałam sztuczną inteligencję też o pewne pomysły, o czym można by pisać, gdy ja takie ciągniki chcę sprzedawać. No i oprócz pomysłów, na które ja też wpadłam, częściowo one się powieliły, pojawił się pomysł, czy leasingować, czy wynajmować na jakiś okres, czy kupić. I pomyślałam sobie, kurczę, to jest zasadne pytanie, no bo w sumie nie przez cały rok ja tego ciągnika potrzebuję, a na to nie wpadłam, więc gdybym nie zapytała sztucznej inteligencji, to bym nie wiedziała. Z punktu widzenia Allegro mogę też wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia spersonalizowanych opisów produktowych. To też nas pewnie bardzo mocno odciąży w takim wymyślaniu, ale zawsze powinniśmy jakby spojrzeć na to na koniec swoim okiem i w razie czego przerobić to na nasz styl komunikacji, który jednak powinien być w pewien sposób unikalny, czyli inspiracja tak, gotowce nie. Okej, no tak właśnie myślałam, że takie gotowe posty mogą być trochę podpadające, nie? Że to jednak widać, że to nie człowiek pisał. No i też zależy nam, żeby to nas polubili odbiorcy, a nie wytwór sztucznej inteligencji. Dokładnie tak. Widziałam takiego potworka, że często ludzie chcąc tworzyć posty na LinkedIna, proszą właśnie, żeby sztuczna inteligencja ten post na LinkedIna im stworzyła. No i one zazwyczaj zaczynają się od drodzy połączeni, bo jak AI widzi, że LinkedIn, czyli sieć kontaktów, to drodzy połączeni. No i naprawdę można sobie sprawdzić za pomocą wyszukiwarki takich postów, potworków jest sporo i od razu widać, że one nie są napisane przez tego człowieka. istnieje taka obiegowa opinia, ale też ma ona duże pokrycie w prawdzie, że konsumenci, odbiorcy treści są niecierpliwi, że wolą takie krótkie formy. Nie? Mhm. Tutaj przykładem jest wspomniany już TikTok, gdzie wyświetla nam się sporo króciutkich filmików i możemy przechodzić do nowego. Jest taka dynamika cały czas. Czy faktycznie te krótkie treści zawsze się sprawdzają? Czy może czasem warto zastosować dłuższe? Właśnie jak te treści tworzyć? To znów zależy bardzo mocno od odbiorców i od tego medium, w którym my się komunikujemy. Czyli wspomniałaś o TikToku, tam komunikacja jest taka bardzo mocno instant, szybka. Mhm. Można tam tworzyć też dłuższe materiały wideo, bo i ponadminutowe, a nawet jeszcze dłuższe, ale to jest raczej rzadkość. To jest kilkanaście sekund, taka esencja, zazwyczaj informacje albo rozrywki, bo wokół tego TikTok oscyluje. Ale generalnie nasi odbiorcy paradoksalnie chcą trochę więcej z nami czasu spędzać, więc jeżeli mamy coś do powiedzenia, czy mamy jakiś content taki bardziej poradnikowy, to on jak najbardziej może być dłuższy, tylko wtedy musi być atrakcyjny na tyle, żeby ktoś dobrnął do końca tego materiału, który my przygotujemy. Nie bez powodu, na przykład w mediach społecznościowych, dajmy na to na LinkedInie, mogę dodać materiał wideo do 10 minut. To się wydaje abstrakcją, ale jeżeli on jest merytoryczny, jeżeli on jest ciekawy, jeżeli zawiera wskazówki, które z mojej perspektywy jako użytkownika mogą być interesujące, to ja te 10 minut obejrzę. Tak samo jak podcasty, tak? One są zazwyczaj formą dłuższą, ale jeżeli są ciekawe i angażujące, to człowiek wysłucha ten podcast do końca. Tutaj sztuką prawdziwą jest tak sformułować te myśli, żeby one były łatwe do skonsumowania przez odbiorców. Więc tu się mogę podzielić takimi kilkoma tipami, które sprawdzają się niezależnie od platformy. Na pewno dzielimy post na akapity. Nieważne, czy on ma być krótki, czy on ma być długi, dzielimy go zawsze, bo wtedy on jest lżejszy, łatwiej nam się go przyswaja i pomiędzy każdym akapitem robimy taką linijkę przerwy, czyli enter i dopiero potem zaczynamy kolejną myśl, bo dzięki temu znów jest ta lekkość obrazu, łatwiej nam się to przyswaja. Druga bardzo ważna rzecz, emoji. Nie zapominamy o tym w komunikacji. Ktoś mi kiedyś tak fajnie powiedział na szkoleniu, że to jest taki element komunikacji niewerbalnej w internecie. Tak. No bo my widzimy, jak się widzimy, że ktoś jest uśmiechnięty, smutny, zadowolony i tak dalej. Widzimy jego emocje, jesteśmy w stanie wyczytać je z tonu głosu albo z twarzy. No w internecie niestety nie. Więc jeżeli ktoś pisze polecam, kropka, no to nie do końca czujemy, że to jest polecenie, ale jeżeli dodaję do tego uśmiechniętą buzię, no to wiemy, że faktycznie tak jest, więc nie rezygnujemy z emoji w komunikacji. No i pamiętamy, że one mogą mieć szerokie zastosowanie, to nie muszą być tylko buźki, to mogą być checklisty, czyli zamiast tych smutnych myślników to dodajemy jakieś ptaszki, strzałeczki, cokolwiek innego. Jeżeli chcemy, żeby ludzie w coś kliknęli albo coś zobaczyli, dajmy na to w link, który kieruje do naszej aukcji, no to poprzećmy to jakimś wezwaniem do działania, czyli sprawdź naszą najnowszą ofertę i dodajmy ikonkę emoji, która na ten link nakieruje. Czyli to też będzie taki ułatwiacz komunikacyjny. To, co mogę wam też zdradzić i polecić, to pisanie w social mediach paradoksalnie per wy. Bo się utarło, że powinno się tak bardziej spersonalizowanie per ty. Ale po pierwsze ludzie w social mediach wiedzą, że nie piszemy tylko do nich. Oni są tego świadomi. A po drugie w dzisiejszych czasach, takiej różnorodności, inkluzywności, pisanie per ty jest bardzo trudne. Bo musimy się skupić na formie męskiej, żeńskiej i na niebinarnej. A to w komunikacji wygląda trochę dziwnie, jest trudne do przyswojenia, ludzie muszą sobie poodmieniać te końcówki, więc ta komunikacja per wy jest po prostu łatwiejsza do zastosowania w praktyce, człowiek się nie gubi, nie myli, ma to sens. No i też pamiętajmy o tym, że to, od czego zaczynamy nasz content, jest najważniejsze, czyli ten nagłówek, ta pierwsza myśl, to jest absolutny czasami game changer, bo od tego zależy, czy ktoś przeczyta resztę. Więc jeżeli my się na tym początku wywalimy, no to tak naprawdę nikt nie dobrnie do końca naszego komunikatu. Bardzo fajna porada z tą liczbą nogą. Taka prosta rzecz, ale właśnie teraz przygotowuję też treść kursu o zwrotach na Akademii Allegro. I ile ja się nieraz nagłowiłam, żeby to było tak bezosobowo, żeby tak nie pokazać, że tam ekspertki, eksperci, bo to faktycznie, pamiętam kiedyś byłam w takim szkoleniu online, gdzie pani bardzo się starała, żeby zachować taką poprawność i szacunek za to, natomiast na dłuższą metę to było strasznie męczące. Na zasadzie, jakbyście przeczytali i po prostu... Przeczytałoś jeszcze. No właśnie, tak. Nie, to po prostu było bardzo męczące w odbiorze, więc tutaj ta liczba mnoga myślę, że jest najfajniejszym rozwiązaniem. Sami najprostsze są najlepsze takie rozwiązania. Tak, dokładnie. Słuchaj, a jeżeli chodzi o przyszłość, czy widzisz na horyzoncie jakieś takie media społecznościowe, które są obecnie mało znane, a mają szansę się rozwinąć? No tutaj właśnie ten TikTok, który wspominałaś, też bardzo szybko zyskał popularność i obecnie jest wiodącym, można powiedzieć, jednym z wiodących mediów społecznościowych. Czy jakieś takie się pojawiają już na horyzoncie, które myślisz, że są ciekawe i warto się nimi zainteresować? Paradoksalnie nie. Myślę, znaczy nie myślę, że ten rynek mediów społecznościowych jest skończony. On nas może jeszcze czymś zaskoczyć, bo od czasu do czasu się pojawiają jacyś gracze, którzy próbują tą swoją pozycję zdobyć. Takim przykładem był Clubhouse. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze o tym pamięta, ale to był taki portal społecznościowy, w zasadzie aplikacja do rozmów audio, które można było prowadzić, ale tam model biznesowy się bardzo mocno nie sprawdził i szybko te media społecznościowe, które już istnieją na rynku, typu Facebook, LinkedIn czy Twitter, zaadaptowały po prostu tą funkcję u siebie. Więc jeżeli ktoś już ma to, wiecie, w takim kanale, z którego korzysta, to po co mieć osobną aplikację do tego? No tak. Więc tutaj raczej na razie nie widzę, żeby pojawiło się takie medium, które mogłoby zagrozić tym, które istnieją, czyli takie najpopularniejsze to jest Facebook, Instagram, Twitter, czyli X, TikTok i LinkedIn. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na coś innego. To, że jakieś medium ma ugruntowaną pozycję i jest z nami od dawna, czasami może stać się dla nas objawieniem. I myślę, że dla wielu ludzi takim objawieniem stał się LinkedIn. On ma 20 lat, ale dopiero teraz, co po niektórzy się obudzili i pomyśleli, kurczę, to jest fajny kanał do tego, żeby promować moje produkty, żeby promować moje usługi. Więc czasami popatrzmy, czy w tych kanałach, które już istnieją, a do tej pory nas nie było, czy tam nie mamy jakiegoś potencjału. Obstawiasz, że on może być też użyteczny właśnie dla osób, które sprzedają przez internet, bo on mi kojarzy się bardziej właśnie z takim środowiskiem korporacyjnym, raczej sprzedawaniem, jeżeli już to własnej marki, siebie jako marki, niż produktów jakichś. A ja sobie to wyobrażam, no bo na przykład mamy, dajmy na to na Allegro, papiery do drukarki. No to przecież to mogą kupić ludzie z biznesu, nie? Albo na przykład teraz mamy okres świąteczny, więc firmy będą poszukiwały, zwłaszcza te duże, prezentów dla swoich pracowników, które będą chciały kupować pewnie w dużych ilościach. Więc jeżeli my takie fajne gadżety, prezenty mamy w swojej ofercie, to dlaczego by nie komunikować się właśnie w tym kanale komunikacji? No i też pamiętajmy o tym, że LinkedIn to okej, jest medium, które jest takie bardzo profesjonalne, biznesowe, i trafimy tam do dużych firm na pewno, ale z drugiej strony jego użytkownikami są ludzie, tacy tak, jak tak. my. Więc oni mogą chcieć kupować to, co my w tej ofercie mamy. Więc to jest po prostu kwestia podejścia i tego, w jaki sposób zaprezentujemy to, co mamy. Marki osobiste, wiadomo, tam działają świetnie, ale myślę, że jeżeli jesteśmy sprzedawcą i czujemy, że jest tam jakiś potencjał dla nas, albo mamy też takie produkty typowo biurowe, albo droższe, takie bardziej premium, to jak najbardziej to może być przestrzeń. Super, bardzo Dagmara dziękuję Ci za interesującą rozmowę. Tym bardziej ona mnie cieszy, bo dzisiaj nagrywaliśmy drugi odcinek podcastu, który był o strategii marketingowej, czyli takie trochę szersze spojrzenie, ale warto przesłuchać obydwa te odcinki. W drugim odcinku naszym gościem była Karolina Ślebocka, więc zachęcam. Nie wiem, w jakiej kolejności one będą opublikowane, ale mam nadzieję, że jak tego słuchacie, to już są obydwa na platformie, więc zachęcam. I dodatkowo jeszcze tutaj taki mały prezent dla słuchaczy. Jeżeli jesteś taką osobą, która dopiero myśli o tym, żeby założyć konto na Allegro, to koniecznie zajrzyj do opisu odcinka, bo tam znajdziesz link do specjalnej promocji, dzięki której możesz zyskać 500 zł na karcie podarunkowej. Zapraszam serdecznie i jeszcze raz Dagmara dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, że nas słuchasz. Jeśli interesują Cię tematy związane z e-commerce, koniecznie dodaj podcast Akademii Allegro do obserwowanych. Zapraszam również na allegro.pl/akademia, gdzie znajdziesz bogatą ofertę bezpłatnych kursów i webinarów. Do usłyszenia!